Tajlandia to kraj pełen niezwykłych atrakcji turystycznych, które zachwycą każdego podróżnika. Dzisiaj zabiorę Was w podróż po najpiękniejszych miejscach, jakie ten kraj ma do zaoferowania. Cześć, z tej strony Mateusz. W dzisiejszym vlogu pokażę Wam najlepsze miejsca w Tajlandii. Od północnych gór i świątyń, przez tętniące życie miasta, aż po niesamowite wyspy na południu. Dowiesz się, gdzie znaleźć najpiękniejsze plaże i które świątynie warto odwiedzić oraz jakie miejsca są idealne dla miłośników przygód i kultury. Przygotujcie się na wspaniałą podróż przez Tajlandię. Jeśli planujecie podróż do Tajlandii lub chcecie dowiedzieć się, jakie są jej najpiękniejsze miejsca, to koniecznie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się w komentarzach, jakie atrakcje w Tajlandii podobają Wam się najbardziej. Zacznijmy naszą podróż od północnej Tajlandii, gdzie znajdziemy malownicze krajobrazy i najważniejsze świątynie, a więc zaczynajmy. Nazwy tych miejsc, o których będę mówił, koniecznie będę musiał Wam wkleić jako teksty tutaj po prostu, bo są tak trudne do wymówienia, że pewnie coś trochę poprzekręcam. A żebyście mogli łatwo znaleźć te miejsca, to koniecznie muszę Wam napisać, jak te świątynie czy miejsca, które chcę Wam przedstawić, się nazywają, żeby było zrozumiałe to, co do Was mówię. A więc tak, pierwsze miejsce to Wat Pra Dat Doi Sutep, czyli najważniejsza świątynia w północnej Tajlandii, która oferuje najlepsze widoki na miasto. Także koniecznie trzeba wejść i zobaczyć, jak to wygląda. Kolejnym miejscem w północnej Tajlandii będzie Canyon Pai, który oferuje malownicze krajobrazy i trasy trekkingowe. Także każdy, kto lubi trasy trekkingowe, musi zainteresować się tym kanionem. Kolejne miejsce w północnej Tajlandii to miasto Chiang Rai. Miasto to znane jest z białej świątyni, która nazywa się Wat Rong Kun i złotego trójkąta, czyli miejsca spotkań granic Tajlandii, Laosu i Birmy. Kolejnym miejscem to właśnie sama ta biała świątynia, którą warto zobaczyć. Jest to nowoczesna świątynia zaprojektowana przez artystę Chalerm Chai Kosit Pipat, znana z unikalnej białej architektury i symboliki. Kolejnym miasteczkiem w północnej Tajlandii, którym warto się zainteresować, jest Mae Hong Son, czyli miasteczko, które również znane jest z pięknych tras trekkingowych oraz można tam doświadczyć takiej prawdziwej tajskiej kultury. Kolejnym miejscem jest Suk Hoi Thai, czyli miejsce, taki kompleks starożytnych ruin pierwszej stolicy Tajlandii, gdzie można zobaczyć wiele starożytnych świątyń i posągów Buddy. I to by było na tyle z północnej Tajlandii. Teraz możemy zejść niżej do centralnej Tajlandii, czyli zaczniemy od Bangkoku i pałacu Wat Pra Keu. Jest to wielki pałac i świątynia szmaragdowego Buddy. Jest to jeden z najważniejszych zabytków w Tajlandii, pełen niesamowitej architektury i historii tego kraju. Kolejnym miejscem w centralnej Tajlandii jest Wat Arun, czyli świątynia świtu w Bangkoku. Świątynia znana jest ze swojej wyjątkowej architektury i pięknych widoków na rzekę Chao Phraya. Kolejnym miejscem jest świątynia Wat Po. Świątynia znana jest z gigantycznego, leżącego Buddy, pokrytego złotem. Jest to również miejsce narodzin prawdziwego tajskiego masażu. Kolejnym miejscem w centralnej Tajlandii jest Ayutthaya Historical Park. Są to ruiny starożytnej stolicy Tajlandii, pełne historycznych świątyń i pałaców. Kolejnym miejscem, które warto odwiedzit w centralnej Tajlandii, jest Dam Neon Saduak Floating Market. Jest to tradycyjny pływający market blisko Bangkoku, gdzie można kupić lokalne produkty i jedzenie prosto z łodzi. Kolejnym punktem, który warto odwiedzić, jest Khao Yai National Park, czyli jeden z najstarszych narodowych parków Tajlandii. Znany z pięknych krajobrazów, wodospadów i dzikiej przyrody, w tym słoni, gibonów i przeróżnych gatunków ptaków. Kolejnym miejscem jest Hellfire Pass Memorial Museum, miejsce upamiętniające budowę kolei śmierci podczas II wojny światowej, znajdujące się w Kanchaburi. Muzeum i ścieżka prowadząca przez dawne miejsce budowy są pełne historii i refleksji. Kolejnym miejscem, które warto zobaczyć, jest kolejny narodowy park Erawan National Park. Ten park również znajduje się w Kanchaburi i jest znany ze swoich 7 pionowych wodospadów i krystalicznie czystej wody w basenach. Kolejnym miejscem jest plaża Hua Hin Beach, popularna plaża z pięknymi widokami i odpowiednia do relaksu i aktywności na świeżym powietrzu. Kolejnym miejscem jest Hua Hin Railway Station. Jest to jedna z najpiękniejszych stacji kolejowych. Oprócz tego, że jest najpiękniejszą w Tajlandii, to jeszcze najstarszą,
i znana jest z charakterystycznego drewnianego pawilonu królewskiego. To by było na tyle w centralnej Tajlandii. Teraz możemy przejść na południową część kraju i tutaj od razu zahaczamy o wyspę Phuket i jej najpiękniejsze plaże typu Patong, Karon i Kata, które oferują białe piaski i krystalicznie czystą wodę. Choć ja bym polecił, aby zwiedzić jak najwięcej plaż na Phuket, bo dla mnie praktycznie wszystkie są przepiękne, a jest ich naprawdę dużo, dużo więcej. Wiele z nich jest troszkę ukrytych, więc warto czasami zjechać trochę z trasy i pojechać na te również mniej znane plaże, które możemy znaleźć na przykład na mapie Google. Kolejne miejsce w południowej Tajlandii to oczywiście Phi Phi Island. Są to przepiękne wyspy z malowniczymi krajobrazami, które zdecydowanie trzeba zobaczyć. Jest to jeszcze dodatkowo super miejsce do nurkowania, także warto zapisać sobie to miejsce, aby koniecznie je zobaczyć. Kolejnym miejscem będzie Rayleigh Beach w Krabi. Jest to miejsce znane z dobrych warunków wspinaczkowych, pięknych plaż i czystej wody. Kolejnym miejscem będzie Koh Tao, czyli wyspa znana z doskonałych miejsc do nurkowania i snorkelingu, z kolorowymi rafami koralowymi i bogatym życiem morskim. Idealna dla miłośników sportów wodnych. Kolejnym miejscem będzie wyspa Koh Phangan, która jest znana na całym świecie z Full Moon Party, imprezy na plaży, która przyciąga tysiące turystów z całego świata. Kolejnym miejscem będzie Koh Lipe, mała wyspa na południu Tajlandii, część parku narodowego Taru Tao, znana z białych plaż, krystalicznie czystej wody i super miejsca do nurkowania. Kolejnym miejscem jest Similan Island. Jest to miejsce znane z jednych z najpiękniejszych miejsc do nurkowania na świecie, znane z białych piasków i bogatego życia morskiego. Kolejne miejsce to Pangna Bay, znana z malowniczych, wapiennych skał wyrastających z turkusowych wód. Najbardziej znana atrakcja to James Bond Island, która pojawiła się w filmie Człowiek ze złotym pistoletem. Kolejnym miejscem to Khao Sok National Park, jeden z najstarszych lasów deszczowych na świecie, oferujący trekking, wycieczki kajakowe i safari w dżungli. Przejdźmy teraz do wschodniej części Tajlandii i wspomnijmy o Walking Street w Pattaya. Jest to centrum życia nocnego miasta, pełne barów, klubów i restauracji. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć trochę dzikich zwierząt, takich jak tygrysy i krokodyle, musi udać się do Siracha Tiger Zoo, które znajduje się w Chonburi. Kolejnym miejscem, które warto zobaczyć we wschodniej Tajlandii, jest druga co do wielkości wyspa Koh Chang, która charakteryzuje się pięknymi plażami, lasami deszczowymi oraz wodospadami. Jeśli znajdujecie się blisko Pattayi, to warto wybrać się również na pobliską wyspę Koh Lan, która również oferuje piękne plaże, krystalicznie czystą wodę i jest to super miejsce na jednodniowy wypad. Ostatnim miejscem na naszej checkliście, które warto zobaczyć, znajduje się w północno-wschodniej części Tajlandii, Isan. Isan to właśnie północno-wschodnia część Tajlandii i znajdziecie tam Sampan Bok, czyli Wielki Kanion Tajlandii. Jest to miejsce w prowincji Ratchathani, gdzie rzeka Mekong odsłania spektakularne formacje skalne i naturalne baseny. Te atrakcje pokazują różnorodność, piękno i bogactwo kulturowe Tajlandii. Bez względu na to, gdzie się wybierzesz, zawsze znajdziesz coś ciekawego do odkrycia. Jeśli jeszcze nie przekonałem Cię do tego, żeby przyjechać na wakacje do Tajlandii, koniecznie zobacz tutaj ten materiał, który pokazuje, dlaczego warto przyjechać do Tajlandii. Kiedy obejrzysz jeden i drugi odcinek, na pewno zabukujesz wakacje w Tajlandii. W tym wideo to wszystko, dlatego koniecznie sprawdź następny odcinek.